Słowo veduta pochodzi z języka włoskiego i oznacza widok bądź panoramę. W malarstwie, w rysunku i w grafice są to widoki i panoramy miast. W XVIII wieku prym w malarstwie wedutowym przejęła Wenecja. Najwybitniejszym wedutistą XVIII-wiecznej Wenecji był Antonio Canale, zwany Canaletto. Prowadził on bardzo duży warsztat w tym mieście, produkując na potrzeby turystów setki obrazów. To w jego pracowni wychował się jego siostrzeniec, Bernardo Bellotto. W pewnym momencie wyruszył w poszukiwaniu zleceń na północ Europy. Dotarł do Drezna na dwór Augusta III, ale po śmierci króla Polski potrzebował znowu bogatego zleceniodawcy. Ruszył do Sankt Petersburga, przejeżdżając przez Warszawę. Był to moment, w którym właśnie niedawno na tron Polski został wybrany Stanisław August. Poszukiwał on dobrych, cenionych europejskich malarzy, którzy mogliby zasilić jego artystyczny dwór. Bernardo Bellotto na potrzeby Stanisława Augusta namalował prawie 30 wedut Warszawy. Dwa z tych obrazów znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego to jedna z tych wedut. Powstał w roku 1773, czyli rok po tej katastrofie pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej, i przedstawia on widok Warszawy od tarasu zamkowego aż po Wilanów. Oczywiście taki widok jest wymyślony przez Canaletta. To jest rodzaj takiego malarskiego patchworku zestawionego z różnych rzeczy, o których on wiedział, że istnieją, natomiast tej perspektywy w rzeczywistości nie było. Dalej widzimy właśnie różne rzeczy, no bo z jednej strony, po lewej stronie widać tą magmę takiej drewnianej, nietrwałej zabudowy Powiśla. Tam dalej dzisiaj jest Marienstadt, ale z biegiem lat ten fragment się zmieniał, bo jeszcze w XIX wieku praktycznie nie było rynku marienstadzkiego. Tam się dopiero wykształcił rodzaj takiego placu, a z czasem wyrosły tam bardzo wysokie kamienice. Wyrósł wiadukt prowadzący do mostu Kierbedzia. W tle rozciąga się panorama miasta, która bardzo przypomina dzisiejszy widok Warszawy. To tyły krakowskiego przedmieścia z widocznym kościołem świętej Anny, kościołem seminaryjnym. Widoczne są też wieże kościoła świętego Krzyża. Dalej widoczna jest Saska Kępa, jeszcze bez Stadionu Narodowego i zabudowań, ponieważ była wtedy jeszcze pod warszawską wsią. A gdzieś tam bardzo, bardzo, bardzo daleko migocze nam Wilanów, którego na pewno z tego miejsca nie było widać, ale to sobie wyobraził Canaletto, że on tam jest i to po prostu narysował, czy namalował. Cyrk na Saskiej Kępie to obraz autorstwa Franciszka Kostrzewskiego. Ma on bardzo ciekawą historię. Powstał jako wyposażenie statku parowego pływającego po Wiśle. Statki takie pływały pomiędzy lewobrzeżną Warszawą a Saską Kępą, która w XIX wieku była miejscem rozrywek warszawiaków. Była to jeszcze wtedy wieś, co sugeruje widoczny w tle snop siana. Na Saskiej Kępie organizowano teatry miejskie, festiwale i fety. Było to ulubione miejsce odpoczynku warszawiaków. Saska Kępa z cyrkiem na obrazie Kostrzewskiego jest pokazana w miejscu, które jest dzisiaj absolutnie nie do ustalenia, ponieważ Saska Kępa zmieniła się w sposób radykalny. Prawdziwa historia zaczyna się w latach międzywojennych, kiedy zaczyna się tam wytyczać nowe ulice, powstaje cały taki bardzo nowoczesny masterplan, kiedy to zaczęto tam budować te luksusowe wille, takie modernistyczne, bardzo nowoczesne. Obraz Henryka Pilatiego, plac za żelazną bramą, przedstawia największe targowisko XIX-wiecznej Warszawy. Ulokowane na wielopolu, tuż za żelazną bramą, przy zachodnim wylocie ogrodu Saskiego. Budynek ten powstał w 1841 roku i ulokowano w nim aż 168 miejsc handlowych wynajmowanych warszawskim kupcom. To była hala targowa, czy handlowa może,
która nie była przesklepiona całkowicie, to nie było wnętrze, które przypominało takie hale zwyczajne, może raczej to był rodzaj galerii, w której było mnóstwo drobnych sklepów. Już w latach międzywojennych tam się głównie koncentrowały sklepy z ceramiką, ze skórami. Obecnie ta przestrzeń jest kompletnie zmieniona, kompletnie. Tam został tylko jeden element, Pałac Lubomirskich. Ale Pałac Lubomirskich, odbudowany po wojnie, został przesunięty o tych bodajże 75 stopni i najechał w ten sposób na miejsce, gdzie znajdował się wcześniej Żelazny Dwór. Aleksander Gierymski to jeden z najbardziej znanych warszawskich malarzy. Studiował w Monachium, przebywał również we Włoszech i w Paryżu, ale to do Warszawy chciał wrócić i malować swoje ukochane miasto. Nie interesowały go jednak najbardziej prestiżowe ulice Warszawy, takie jak Nowy Świat czy Krakowskie Przedmieście. Szczególnie upodobał sobie Powiśle, które było wtedy dzielnicą nędzy. Obraz piaskarzy przedstawia nabrzeże Wisły i zajętych pracą piaskarzy, czyli robotników wydobywających na specjalnych łodziach piasek z dna Wisły. Pokazuje on ten najbardziej zagospodarowany fragment wybrzeża czy bulwaru, który jeszcze w tym czasie w zasadzie nie był bulwarem, bo tak naprawdę ten bulwar Wiślany zaczęto budować dopiero na początku wieku XX. W tle widzimy most Kierbedzia, który miał w tym czasie niespełna 20 lat, ponieważ powstał w latach 60. wieku XIX. On się zmienił już później w czasie I wojny światowej, kiedy w 1915 roku Rosjanie wysadzą jego dwa przęsła i później bardzo szybko Niemcy odbudują te przęsła, wymieniając je na dwa przęsła łukowe. No ale tutaj on jest ciągle takim mostem kratownicowym, bardzo charakterystycznym, dosyć wąskim. Władysław Podkowiński za miejsce swoich studiów wybrał Paryż, gdzie poznał najlepsze prace europejskich artystów. W 1890 roku wrócił do Warszawy i wynajął pracownię na ulicy Nowy Świat, tuż u wylotu Alei Jerozolimskich. Zajął tam prawy belweder, z którego roztaczał się przepiękny widok na Nowy Świat. Często malował widok z okna swojej pracowni. Znamy cztery takie widoki. Dwa zimowe i jeden letni znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz przedstawia codzienne życie ulicy. To są jeszcze lata 90., więc zabudowa, tu przynajmniej po lewej stronie, po tej stronie nieparzystej, jest jeszcze dosyć wyrównana. Trochę później, po roku 1904, kiedy przestanie obowiązywać ten ogólnorosyjski przepis niedopuszczający do budowy domów wyższych od szerokości ulicy, zaczną tutaj wyrastać nowe, w zasadzie wczesnomodernistyczne budynki, czy takie eklektyczne, ale mocno zmodernizowane, oparte na takich nowoczesnych konstrukcjach, ale będą wyskakiwać tutaj z tej pierzei, która jest dosyć wyrównana, niczym Filip z konopi. Będą po prostu za duże, będą razić ścianami szczytowymi, które znowu będą pokrywane najczęściej jakimiś reklamami. Obraz przedstawia widok ulicy Nowy Świat w bardzo ciepły letni dzień. Prawa część ulicy skąpana jest w słońcu, lewa w cieniu. W tle majaczą wieże kościoła Świętego Krzyża, w którym Władysław Podkowiński jako noworodek był chrzczony. Dziś Nowy Świat wygląda trochę inaczej. Ulica, zniszczona podczas II wojny światowej, została odbudowana według jej wyglądu z XVIII wieku, a nie taka, jaką przedstawił Władysław Podkowiński. Wiele miejsc w Warszawie, pomimo jej bardzo trudnej historii i zniszczeń związanych z II wojną światową, a szczególnie z Powstaniem Warszawskim, nie zmieniło się do dzisiaj. Gdy staniemy w tym samym miejscu, które widoczne są na obrazie Bernarda Bellotto albo Władysława Podkowińskiego, nie znajdziemy wiele różnic. Jednak kiedy przyjrzymy się dzisiaj Saskiej Kępie albo okolicom Placu Żelaznej Bramy, zmieniły się one dzisiaj diametralnie. Plac za Żelazną Bramą zniszczony zupełnie w 1939 roku, a potem wcielony do warszawskiego getta, został zrównany z ziemią. Dziś znajduje się tam osiedle wybudowane w latach 60., nowoczesne i zupełnie nieprzypominające charakteru tego miejsca z obrazu Henryka Pilattiego.